Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Wczytując się w dokument pod nazwą Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowej do roku 2013, można powziąć wiedzę, że stan techniczny eksploatowanych linii, a mamy ich ponad 22 tysiące kilometrów, tak właściwie jesteśmy tutaj przodującym krajem Unii Europejskiej, to jest sklasyfikowany stan techniczny w trzech grupach. Stan dobry 36%, dostateczny 35% i niezadowalający 29%, a więc praktycznie 1/3 linii kolejowych nie nadaje się do poważnej eksploatacji kolejowej, bowiem tam są ograniczone prędkości, ograniczone naciski na oś, a więc tak właściwie to jest udawanie, że się posiada te linie kolejowe. Mało tego, ponad 70% podkładów kolejowych na tych liniach kolejowych ma przekroczony dopuszczalny okres użyteczności. Tak właściwie linie kolejowe w Polsce są zdegradowane w większości. To oczywiście wpływa na stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Możemy mieć najlepiej wykształconych, najlepszych, manualnie sprawnych maszynistów, ale jeżeli będą byle czym i po czym jeździć, to nie mają szansy zabezpieczyć bezpieczeństwa przewozów kolejowych. A więc chciałem zapytać, jak ten stan wygląda po 2 latach realizacji, czy po 3 latach realizacji tego programu, bowiem były tam zapisane ambitne cele, ambitne zadania. Ich było kilkadziesiąt, a może więcej niż kilkadziesiąt. I w kontekście tego wieloletniego planu inwestycyjnego i jego realizacji, bowiem przecież rok 2013 jest już niebawem, chciałem zapytać o linię kolejową numer 289 Legnica Rudna Gwizdanów, gdzie chodziło o tworzenie linii kolejowej dla bardzo ważnych. Czas mi jeszcze nie mija, 15 sekund. No panie pośle, wiedziałem, że pan mnie zapyta o to, ile czasu zostało. Niewiele. Dziękuję panie marszałku. I kończąc powiem tak, że w kontekście realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego chciałem zapytać o linię numer 289 Legnica Rudna Gwizdanów, bardzo istotną i ważną dla poważnego, potężnego regionu, jakim jest region Zagłębia Miedziowego. Dziękuję bardzo.